Po upadku powstania listopadowego na Królestwo Polskie spadły represje, czyli prześladowania ze strony rosyjskiej. Największe kary spotkały uczestników i przywódców powstania. Tych albo skazywano na karę śmierci, albo zsyłano na daleką Syberię. Był to jeden z przejawów rusyfikacji. Reszcie społeczeństwa darowano kary, ogłaszając amnestię. Jednak represje okazały się na tyle duże, że osoby związane z powstaniem postanowiły uciec z Królestwa Polskiego. Był to początek wielkiej emigracji, która dotknęła około 10 tysięcy Polaków, którzy zamierzali szukać większej swobody oraz wolności do życia. Na emigrację udało się także wielu polskich wybitnych artystów i pisarzy, którzy nie mogli tworzyć w Królestwie Polskim ze względu na cenzurę. Tak więc Polskę opuścili Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki i Fryderyk Chopin. Polacy za cel swojej wędrówki obrali głównie kraje Europy Zachodniej, w której obywatele cieszyli się większą wolnością, a były to Francja, Wielka Brytania, Szwajcaria, ale i także Szwecja oraz Turcja. Polacy za granicą skupiali się w wielu grupach. Aby dalej kultywować polską kulturę, emigranci stworzyli specjalne towarzystwa, np. Towarzystwo Literackie Polskie czy Biblioteka Polska. Polacy także pomagali sobie materialnie. Książę Czartoryski ufundował Towarzystwo Naukowej Pomocy, które udzielało stypendiów polskiej młodzieży emigracyjnej. Nie wszyscy pogodzili się z utratą wolności oraz klęską powstania. Część Polaków uważała, że należy dalej walczyć o niepodległość. Dlatego powstały pierwsze stronnictwa polityczne. Te zatrudniały specjalnych wysłanników, a więc emisariuszy, którzy zbierali informacje na temat sytuacji panującej na jakimś terenie. Największą rolę odegrały cztery ugrupowania, które miały różne pomysły na walkę narodowo-wyzwoleńczą oraz ustrój niepodległej Polski. Już w grudniu 1831 roku powstał Komitet Narodowy Polski. Jego przewodniczącym był historyk Joachim Lelewel i z tego powodu druga nazwa tego ugrupowania to Komitet Lelewelowski. Ugrupowanie to skupiało zwolenników odbudowy niepodległej Polski jako republiki, ale już po roku komitet został rozwiązany. Innym obozem politycznym był Hotel Lambert, który założył książę Adam Jerzy Czartoryski w Paryżu. Wokół hotelu Lambert gromadziło się środowisko konserwatystów. Prowadzili oni rozmowy dyplomatyczne, mające na celu zebranie sojuszników dla sprawy polskiej. Hotel Lambert uważał, że Polska odrodzi się wtedy, kiedy państwa zaborcze zaczną walczyć między sobą. Według nich nowa Polska miała być monarchią konstytucyjną. W 1832 roku powstało bardziej radykalne Towarzystwo Demokratyczne Polskie. Zdaniem działaczy Polska miała się odrodzić wtedy, gdy dojdzie do wspólnego powstania w trzech państwach zaborczych. TDP zakładało, że Polska stanie się republiką, w której przeprowadzi się gruntowne reformy, np. uwłaszczenie chłopów. Tymczasem w 1835 roku w Wielkiej Brytanii założono kolejny obóz polityczny, Gromady Ludu Polskiego, który reprezentował najbardziej lewicowe poglądy i stawał po stronie chłopów czy robotników. Członkowie obozu uważali, że Polska upadła przez działania szlachty. Gromady Ludu Polskiego dbały natomiast o prawa najniższych warstw społecznych.